Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wykorzystuję klej w sprayu Odif 303 oraz plotter Silhouette Camo 4 do tworzenia warstwowych toperów. Zaczynamy od zrobienia projektu w programie Silhouette Studio. Wybieram narzędzie tekstowe i wpisuję treść topera. Następnie zaznaczam litery i zmieniam czcionkę tak, aby litery ładnie się ze sobą łączyły. Kolejnym krokiem jest scalenie liter ze sobą i ułożenie napisów tak, aby się dotykały i stanowiły spójną całość. Po wybraniu odpowiedniej kompozycji ponownie zaznaczam całość i scalam ze sobą. Kolejnym krokiem jest stworzenie obwódki wokół liter. Chcę wyciąć ją z innego koloru papieru, aby stanowiła tło napisu. Następnie powielam napis na stronie tak, aby za jednym razem wyciąć od razu trzy topery. Na koniec przechodzę do zakładki Wyślij, aby dobrać odpowiednie parametry cięcia i wysyłam projekt do plotera. Kolejnym krokiem jest przyklejenie na macie papieru, z którego chcemy wyciąć projekt. W moim przypadku to arkusz białego i srebrnego lustrzanego papieru. Matę z papierem ładuję do urządzenia i czekam na zakończenie cięcia. Gdy plotter skończył już pracę, delikatnie ściągam elementy z maty za pomocą szpatułki, aby nie uszkodzić struktury papieru. Gdy wszystkie elementy są już wycięte, zostaje nam tylko połączyć je razem. Możemy skleić je za pomocą taśmy dwustronnej, natomiast byłoby to dość kłopotliwe, ponieważ jak widzicie, ten napis jest dość cienki, także zrobienie tego dokładnie przy pomocy taśmy byłoby naprawdę kłopotliwe. No i tu z pomocą przychodzi klej Odif 303. Aby aplikować go na papier, należy po otwarciu go wstrząsnąć i następnie nanieść cienką warstwę z odległości około 20 cm. Tak, przygotowany napis nakładam na wyciętą powierzchnię, która będzie służyła za tło, za podkład tego elementu. A teraz, gdy nasz napis do topera jest już gotowy, pozostaje już tylko przykleić nam drewniane patyczki do szaszłyków i umieścić go w torcie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zarówno plotter Silhouette Camo 4, jak i klej w sprayu znajdziecie w naszej ofercie, a linki zostawiam Wam w opisie pod produktem. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę, no i zasubskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.